wszyscy mieszkańcy mitycznej wyspy Okoto żyli w harmonii. Było to niesamowite miejsce, pełne cudów i pięknych krajobrazów. Dwaj bracia, znani jako twórcy masek, wykorzystali pierwotne żywioły wyspy i stworzyli maski mocy. Maska kontroli należała do Makuty, natomiast Ekimu posiadał maskę stworzenia. Bracia obdarowali mieszkańców wyspy wieloma maskami, lecz maska Ekimu była najcenniejsza. Jego brat uknął z zazdrości okrutny plan. Święte prawo mówiło, że żadna maska nie może zawierać mocy więcej niż jednego żywiołu. W przeciwnym wypadku mogłaby stać się zbyt potężna i niebezpieczna. Lecz Makuta chciał stworzyć najpotężniejszą maskę, jaka kiedykolwiek istniała. Maskę ostatecznej mocy. Gdy Makuta ją nałożył, przejęła ona nad nim kontrolę, a wyspa zaczęła się trząść i pękać. Gdy Ekimu zdał sobie sprawę, co zrobił jego brat, udało mu się zerwać maskę z twarzy Makuty. Wyzwoliło to wielką falę uderzeniową, która wprowadziła braci w wieczny sen. Maski zostały rozrzucone po całej wyspie i oczekują na śmiałka, który przyjdzie je odszukać.